me? Why is he shooting at me? Gdy szeryf w końcu dopada Zygzaka, wypowiada ciekawe słowa. Boy, you're in a heap of trouble. Jest to nawiązanie do reklamy Dodge'a z lat 70., której to szeryf zatrzymuje sportowego Challengera i wypowiada dokładnie tę samą sekwencję słów. Nunia i Junia oryginalnie nazywają się Mia i Tia. To sprytne połączenie imion przez twórców, ponieważ usuwając zaledwie jedno i, dostaniemy słowo Miata, a fani motoryzacji zapewne wiedzą, że dziewczyny są odzwierciedleniem samochodu Mazda MX-5 Miata. Mówiąc o dziewczynach, zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Nie wydaje wam się dziwny fakt, iż Nunia i Junia tylko włączyły światła, a cała prasa, jak i Zygzak oszaleli z tego powodu? O, widzę, że wiecie co to. Ich reakcja była taka, a nie inna, ponieważ wysuwane lampy dziewczyn są odzwierciedleniem kobiecych piersi. Słówko flash w języku angielskim może oznaczać błysk, który ewidentnie dziewczyny wywołały, ale oznacza ono też obnażać się. Między Zygzakiem a jednym z członków jego początkowej załogi pitstopu wywiązała się ciekawa wymiana słów. McQueen nazywał go Ziutek, a w oryginalnej wersji językowej Chuck, mimo że to nie było jego prawdziwe imię. W pewnym momencie możemy usłyszeć coś takiego. Adios, Chuck. My name is not Chuck. To zdanie możemy przetłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy, Chuck to nie moje imię, oraz drugi, moje imię to nie Chuck. Jak powiedział, tak się stało. Twórcy w napisach końcowych podpisali go nie Chuck. Na oponach praktycznie wszystkich aut widzimy napis Lightyear. Jest to podwójny detal, ponieważ oczywistym faktem jest nawiązanie do firmy produkującej opony Goodyear. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, na tych oponach znajdziemy również napis Sektor 4 Gamma Quad. Fani Pixara już pewnie wiedzą, o czym mowa. Mianowicie to Buzz Astral pochodzi z kwadratu Gamma 4, a w oryginalnej anglojęzycznej wersji nazywa się on nie inaczej jak właśnie Buzz Lightyear. Natomiast nawiązanie do firmy Goodyear potwierdza nam pewien sterowiec, który mimo dumnego hasła Lightyear jest w niebiesko-żółtych barwach, nawiązując właśnie do prawdziwej firmy. Wyścigi, w których bierze udział Zygzak, to odzwierciedlenie wyścigów NASCAR. Podczas wyścigu otwierającego możemy usłyszeć, jak komentatorzy mówią, że McQueen to tegoroczny debiutant. The rookie sensation came into the season unknown. W wyścigach NASCAR początkujący kierowcy są oznaczeni żółtym paskiem na tylnych zderzakach, który ostrzega innych kierowców na torze, że tym samochodem jedzie właśnie debiutant. Zygzak w pierwszym filmie ma na swoim zderzaku właśnie taki pasek. Co ciekawe, w kolejnych filmach pasek znika, pokazując nawet największym fanom NASCAR, jak twórcy dbają o szczegóły. Numery na niektórych autach również nie są przypadkowe. Na przykład numer 86, z którym jeździ Marucha, nawiązuje do roku powstania Pixara. Co prawda firma działała już w 1979 roku, natomiast to właśnie w 1986 stała się niezależną wytwórnią, kiedy to Steve Jobs wykupił ich dział animacji i stworzył samodzielne studio filmowe. Do samego Steve'a Jobsa jeszcze wrócimy w tym filmie, ale przejdźmy najpierw do kolejnych numerów. Zygzak McQueen jeździ z numerem 95, który wszyscy doskonale znamy. Jednak niewiele brakowało, aby nasza rzeczywistość kojarzyła dzisiaj Zygzaka z numerem 57, gdyż taki był pierwotny plan Pixara. Chcieli oni tym nawiązać do roku narodzin reżysera filmu Johna Lassetera. Sam numer 95 natomiast też nie jest przypadkowy, ponieważ odwołuje się on do roku powstania pierwszej części Toy Story. Nie mogło być również inaczej w przypadku auta Pana Króla, ale tutaj nie tylko numer jest detalem. Jak już wspomniałem, wyścigi pokazywane w filmach są odpowiednikiem prawdziwych wyścigów NASCAR, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też nie powinno dziwić nas, że cała postać Pana Króla wzorowana jest na prawdziwym kierowcy NASCAR Richardzie Petty, którego przydomek to właśnie The King. Numer 43, jak i sam samochód, również jest odwzorowaniem rzeczywistości i mimo wielu sporów, to według Wikipedii w autach odwzorowany był Plymouth Superbird. Sam finałowy wypadek Króla był również wzorowany na prawdziwym zdarzeniu Richarda. Nawet w oryginalnej wersji językowej postać Króla dubbinguje właśnie Richard Petty. What are you doing, kid? I think the king should finish his last race. Ale gdyby tego wszystkiego było mało, to pani Król jest dubbingowana przez żonę Richarda Pettiego, Lindę. A sam samochód, którym jest, to Chrysler Town & Country z 1974 roku. To właśnie takim samochodem rodzina Petty podróżowała od toru do toru. W trakcie przelotu wojskowych myśliwców tuż przed finałowym wyścigiem mamy widok na miasto z góry. Przypatrzmy się na ten obiekt. Studio Pixar odwzorowało animowaną wersję swojego prawdziwego studia z lotu ptaka, które znajduje się w Emeryville. Ale to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ sam wyścig odbywał się właśnie w tej miejscowości. Mówiąc o Emeryville, cofnijmy się na chwilę do początków filmu i zagranej przez Zygzaka reklamy za Doluxu. Samochód widoczny w reklamie ma rejestrację Eville, tym samym ponownie nawiązując do miejscowości, w której znajduje się studio twórców filmu.
Luigi to ogromny fan Ferrari. Nawet zdarzyło mu się zemdleć, kiedy prawdziwe auto tej marki zawitało w jego salonie. Jeśli przyjrzymy się jego rejestracji, to jest ona dość nietypowa, ponieważ ma numery 44.5-10.8. Przenosząc się do map Google i wpisując te współrzędne, trafimy do fabryki samochodów Ferrari we Włoszech. Co ciekawe, Guido to prawdziwe, istniejące włoskie imię, a jeszcze ciekawszy jest fakt, że w przetłumaczeniu oznacza ono „ja prowadzę”. Naklejka, którą Genia nakleiła zagubionemu w chodnicy górskiej turyście, poza oczywistym komplementem dla jego... zderzaka, jest również nawiązaniem do filmu Toy Story 2, gdzie podczas biegania między bagażami na tyłku bazy Astrala mogliśmy dostrzec niemalże identyczną naklejkę. Te przedziwne skały, znajdujące się tuż przy chodnicy górskiej, są odwzorowaniem prawdziwej instalacji artystycznej Cadillac Ranch, którą znajdziemy w Amarillo w Teksasie. Składa się ona z do połowy zakopanych starych samochodów marki Cadillac. Ale to nie wszystko. Góry i kaniony przy torze w chodnicy górskiej są w kształcie starych samochodów. Z kolei te ślady, które prawdopodobnie miały być odwzorowaniem smug kondensacyjnych, jakie widzimy podczas przelotu samolotu, to po prostu ślady opon. Tuż po rozpoczęciu pierwszego wyścigu w filmie, kamera kieruje się pomiędzy fanów, którzy znajdują się wewnątrz toru wyścigowego. Wśród nich możemy zobaczyć kampera, na tyle którego znajduje się królik z rogami. Wiem, jak to brzmi, ale jest to nawiązanie do krótkometrażówki Pixara pod tytułem Odbijany, gdzie możemy znaleźć właśnie królika z rogami. Mamy również samochodową wersję Elvisa Presleya. Dynoco, czyli sponsor, który był marzeniem wszystkich wyścigówek w filmie, poza branżą NASCAR, posiada również własną sieć stacji benzynowych, które mogliśmy zobaczyć choćby w pierwszej części Toy Story. Podczas wyścigu otwierającego film, jedna wyścigówka w kolorze białym ma na sobie logo Apple oraz numerek 84. Numer ten kolejny raz nawiązuje do roku 1984, kiedy to firma wypuściła pierwszy komputer produkowany pod nadzorem Steve'a Jobsa. Jednak tak samo jak w przypadku numerów na autach, tak samo w przypadku rejestracji, wiele z nich nie jest losowymi numerami. Zwróćcie uwagę na ogórka, który swoją drogą jest odpowiednikiem Hippisa, co ma sens, ponieważ ogórek jest pierwszą generacją Volkswagena Transportera, a ten zaczął być produkowany od 1950 roku. Natomiast hippisowski nurt w Stanach Zjednoczonych narodził się w latach 60. i trwał również w latach 70., czyli czasach młodości ogórka. Ale wróćmy do rejestracji. Ma ona numer 51237 i nie oznacza nic innego jak 12 maja 1937 roku, czyli datę narodzin George'a Carlina, człowieka, który dubbingował ogórka w oryginalnej wersji językowej. Kamarz jest natomiast byłym wojskowym, więc jego rejestracja 41WW2, która oznacza World War II 1941, nie powinna nas w ogóle dziwić. Będąc fanami Pixara, na pewno wiecie, że w każdym filmie spod szyldu tego studia muszą znaleźć się dwie rzeczy. Mianowicie numer A113 oraz piłka Luxo. Dla niewtajemniczonych już wyjaśniam. Animatorzy, nie tylko Pixara, często gdzieś w filmie ukrywają numer A113. Nawiązują oni tym samym do sali numer A113 na uczelni California Institute of the Arts. To właśnie tam większość hollywoodzkich animatorów tworzyła swoje pierwsze szkice. W autach numer A113 możemy znaleźć w dwóch miejscach. Po raz pierwszy widzimy go podczas desperackiego poszukiwania Mańka przez Zygzaka i ukazuje nam się na pociągu, który prawie go rozjeżdża. Drugi raz widzimy go natomiast jako rejestrację. I nie kto inny jak Złomek zasłużył właśnie na tak szczytną blachę. Piłka Luxo jest to natomiast żółto-niebieska piłka z czerwoną gwiazdką, która pojawiła się po raz pierwszy w animacji pod tytułem Luxo Junior i od tamtej pory nieustannie możemy w różnych postaciach znaleźć ją w każdym filmie Pixara. W filmie Auta ukazała nam się ona na szyldzie Kamasza w momencie, w którym Zygzak przywrócił tej małej miejscowości ich ukochane ledy. Podczas podróży Mańka i Zygzaka na finałowy wyścig w Kalifornii auta serwują nam parę detali i nawiązań. Mijamy m.in. linię wysokiego napięcia, na której siedzi kilkanaście ptaków. I nic w tym dziwnego, w końcu to powszechny widok. Spoglądając jednak dokładniej, widzimy bardzo duże podobieństwo do sceny z pewnej krótkometrażówki stworzonej przez Pixara, Ptasie Sprawki. Chwilę później Manik przejeżdża obok parkingu, na który Zygzak nie pozwolił mu zjechać, gdyż chciał dojechać do Kalifornii jak najszybciej, by mieć szansę zagadać do Dynoco. Natomiast co jest ciekawe w tej scenie, to naczepy stojących tam ciężarówek. Na tej widzimy TS, czyli film nawiązuje do Toy Story. Na tych dwóch ciężarówkach, mimo tego samego napisu I, Inc., Pixar nawiązał do swoich dwóch filmów. Pierwsze I to logo I nie ma mocnych, natomiast Inc. pochodzi od oryginalnego tytułu potworów i spółki Monster Inc. FN na tej naczepie to Finding Nemo, czyli Gdzie jest Nemo. Ale żeby nie było, że ten Pixar taki zapatrzony w siebie i nawiązuje tylko do siebie i swoich produkcji, to w sądzie w chłodnicy górskiej umieścili oni na oknach Gwiazdę Śmierci z filmów Gwiezdne Wojny oraz Pokebole z Pokemonów. Mówiłem wcześniej, że nieodłącznym elementem filmów Pixara jest ukrywanie numeru A113 oraz piłki Luxo. Nie wspomniałem natomiast o trzecim detalu, który pojawia się w każdym filmie. Jest to auto Pizza Planet, które poznaliśmy w pierwszej części Toy Story, a w filmie Auta możemy znaleźć je wśród publiczności tuż przed ostatnim wyścigiem.
W sklepie Genii możemy kupić przeróżne pamiątki dotyczące Route 66 czy chłodnicy górskiej. Ale to nie wszystko. Przyglądając się tej kuli śnieżnej, możemy dostrzec w niej bałwana z młotem pneumatycznym, co jest niecodziennym widokiem. Jednak sam bałwan pochodzi z krótkometrażówki Pixara pod tytułem Szklana pułapka. A podczas finałowego wyścigu możemy zobaczyć basen, flamingi i palmy. Nie wiem, czy którekolwiek z aut by się tam zmieściło, jednak wiem, że ten sam basen, palmy czy flamingi znalazły się również w Szklanej pułapce stworzonej 17 lat przed autami. Z informacji w internecie wynika, że ekipa filmowa przed tworzeniem aut wybrała się w podróż po Route 66 w poszukiwaniu inspiracji oraz aby jak najlepiej oddać klimat tej słynnej drogi. Jednym z miejsc, w którym się zatrzymali, było Jackrabbit Trading Post. Czy te znaki nie są przypadkiem do siebie podobne? Cozy Cone, czyli motel należący do sali, również inspirowany był prawdziwym miejscem DP Curious, który w rzeczywistości był sklepem znajdującym się na Route 66. Widzieliśmy już dzisiaj napisy na naczepach nawiązujące do innych produkcji Pixara, ale czy wiecie, że podczas napisów końcowych możemy zobaczyć właśnie inne filmy tego studia w wydaniu jako auta? Mamy na przykład Toy Car Story, co jest oczywistą przeróbką Toy Story. Są również potwory ciężarówki i spółka. Oraz o dziwo normalny tytuł, Dawno temu w trawie, gdzie główną rolę grają robaczki, które są odzwierciedleniem samochodu Volkswagen Beetle. Circus cars! How can you be circus cars? Te małe garbusiki, jeśli jesteście uważni, mogliśmy już dostrzec w 24 minucie filmu. Marka białych od zewnątrz opon, które McQueen dostaje od Luigiego, to Fettuccini Alfredo. Prościej mówiąc, Fettuccini Alfredo to danie, a dokładniej makaron z maślanym sosem. Białe brzegi opon są nawiązaniem do tego, zapewne, przepysznego dania. Hotel Sully to Cozy Cone. Wygląda on jak ogromne pachołki drogowe, które po angielsku nazywają się Traffic Cone, a w jej pokoju możemy znaleźć zdjęcie Conehenge zamiast prawdziwego Stonehenge. Podczas ucieczki Zygzaka i Złomka przed ogromnym i wkurzonym kombajnem pieszczotliwie nazywanym Heniek, widzimy jak Złomek w niepohamowanym śmiechu gładko sunie przez pola. McQueen z kolei ledwo nadąża za Złomkiem, do tego cały się telepiąc. Dzieje się tak, dlatego że McQueen to wyścigówka na płaski tor NASCAR, a jego zawieszenie jest niesamowicie twarde. Pamiętacie dwójkę zagubionych wędrowców, którzy po jakże ciepłym przywitaniu przez mieszkańców chłodnicy górskiej aż bali zapytać się ich o drogę? Fascynujące jest to, że przewijając film o 16 minut wstecz, mogliśmy już wtedy poznać tę samą parę turystów, podczas kiedy Zygzak ucinał sobie słodką drzemkę na autostradzie. Parking, na którym mieliśmy naczepy z nawiązaniami do filmów Pixara, dumnie ogłasza się hasłem Top Down Track Stop Wszystkie kelnerki Cabrio. Cabriolet to samochód bez dachu, a kelnerki Cabrio to chyba takie, których najmłodsi nie powinni oglądać. Większość aut w filmie jest odwzorowaniem prawdziwych samochodów. Do tego przypisane do nich cechy osobowości lub wygląd nawiązują do lat ich produkcji i tego, co się w tamtym czasie działo na świecie. Tym samym mamy Zygzaka, który wyjątkowo nie jest stylizowany na podobieństwo jednego auta. Bob Pauli, jeden z dwóch scenografów, powiedział, cytuję, to nowy debiutant, jest trochę seksowny, szybki, inny. Więc został wymyślony. Wzięliśmy to, co najlepsze z naszych ulubionych aut, od Fordów GT40, po Chargery, po prostu je szkicując. Tak wymyśliliśmy, jak wygląda McQueen. Złomek, według dokumentu Cars Revved Up, był wzorowany na starej, porzuconej ciężarówce Dodge z okolic lat 50. Wójt Hudson to Hudson Hornet z 1951 roku. Sally Carrera to Porsche 911 Carrera z 2002. Pan Król, co omawiałem wcześniej, to Plymouth Superbird z 1970. Ogórek jest to Volkswagen Transporter z lat 60. Kamasz jest to Jeep Willys MB z 1941 roku. Sheriff to Mercury Police Cruiser z 1949 roku. Luigi jest odwzorowaniem Fiata Abarth 500 z 1959 roku. Guido, mimo iż jest wózkiem widłowym, to jego wygląd wzorowany był na BMW Isetta. Maniek wzorowany był na ciężarówce firmy Mack z 1985 roku. Mia i Tia, jak wspomniałem wcześniej, to Mazda MX-5 Miata. Marek Marucha nie jest dokładnym odzwierciedleniem żadnego auta, ale był on wzorowany na samochodzie Buick Grand National. Genia to Ford Model T z 1921 roku. A Roman jest to Chevrolet Impala z 59.